Przed meczem Śląska z GKS-em Bełchatów niektóre media twierdziły, iż jest ten mecz ostatnią szansą trenera Romualda Szukiełowicza. Pisała o tym prasa i mówiło radio, natomiast w klubie nikt mi na ten temat nic nie powiedział. Czyli normalny mecz bez dodatkowych obciążeń? Oczywiście normalny mecz, bardzo ważny dla nas, bo po kilku nieszczęśliwych remisach na własnym boisku sytuacja nasza jest, wygląda dosyć groźnie, ale jestem przekonany, że w końcu i szczęście do nas się też uśmiechnie, bo jeżeli chodzi o umiejętności, to w każdych tych meczach zremisowanych we Wrocławiu pokazaliśmy, że byliśmy zespołem lepszym. Niestety piłkarze wrocławscy nie pomogli trenerowi utrzymać stanowiska. Grali bardzo źle, choć jako pierwsi uzyskali gola. W 30 minucie piłkę przed polem karnym otrzymał Lesław Grech i po zwodzie strzelił płasko i celnie w dolny róg bramki Millera. Na 4 minuty przed końcem pierwszej połowy obrona Śląska pozwoliła wyrównać stan meczu. Uczynił to na raty Jacek Berenstein. Potem obraz gry był żałosny, a wysiłki gospodarzy nie poparte myślą taktyczną. Pobicie rekordu remisów przez Śląsk jest możliwe, ale nie zapewni wrocławianom utrzymania w pierwszej lidze. Za 11 remis Śląska w trwającym sezonie gratulacje zbierali goście z Bełchatowa. Jesteśmy skazani po prostu na porażkę, na drugą ligę, każdy nas skazał, ale jeszcze zaczęliśmy w tym sezonie walczyć. No i od paru kolejek gramy dużo dobrych spotkań i dzisiejszy remis to chyba potwierdził. Mieliśmy taką na dzisiaj taktykę, że cofnęliśmy się do tyłu i mieliśmy czekać na kontrę. Cieszymy się bardzo z tego remisu jednego punktu. Kto będzie następcą Romualda Szukiełowicza w Śląsku, jeszcze oficjalnie nie wiadomo.